Uprość wyrażenie 25a do trzeciej i jeszcze raz do trzeciej razy b do kwadratu dzielone przez 5a do kwadratu razy b razy b do kwadratu. Można to zrobić na kilka sposobów, upraszczając różne części. Ja uproszczę tę część tutaj. Trzeba podnieść a do sześcianu jeszcze do potęgi trzeciej. W takim razie zastosujemy potęgowanie potęgowania. Możemy to zapisać jako a do potęgi 3 razy 3. Więc ta część, przesunę to trochę, jest równa a do potęgi 3 razy 3, inaczej mówiąc a do 9. Możemy też uprościć b razy b do kwadratu. Samo b oznacza b do potęgi pierwszej. Pamiętajcie, b to b do potęgi pierwszej. Mamy tu więc b do potęgi pierwszej razy b do kwadratu b do pierwszej pomnożone przez b do drugiej, a to jest równe b do potęgi 1 plus 2 po dodaniu b do sześcianu. Możemy uprościć jeszcze coś, co od razu rzuca się w oczy. Mamy tu 25 podzielić przez 5. Zostaje 5. Można powiedzieć, że to jest 5 przez 1, wynik dzielenia licznika i mianownika przez 5. Jak upraszcza się nasze wyrażenie? Mamy 5 razy a podniesione do potęgi 9. I jeszcze to b do kwadratu. To wszystko dzielimy przez a kwadrat razy b do sześcianu. Razy b do sześcianu. Skorzystajmy z własności dzielenia potęg. Mamy a do dziewiątej. Napiszę to innym kolorem. A do dziewiątej dzielone przez a do kwadratu. Do czego to się uprości? To będzie równe a do 9 podzielone przez a do kwadratu równa się a do potęgi 9 minus 2, czyli a do potęgi 7. I mamy też, robi się ciekawie, mamy podzielić b do kwadratu przez b do sześcianu. To także można uprościć. Iloraz b do kwadratu i b do sześcianu jest równy b do potęgi 2 3, czyli b do potęgi minus pierwszej. Zostawmy to na razie. Całe wyrażenie sprowadza się Upraszcza się do 5 razy a do potęgi siódmej, bo zredukowaliśmy to do a do potęgi siódmej razy tb, także się upraszczają, zostaje b do potęgi minus pierwszej. Moglibyśmy to już zostawić w tej dość prostej formie, ale nie chcemy wykładnika ujemnego. Pamiętajmy, że b do potęgi minus pierwszej to jest to samo, co 1 dzielone przez b. Mając to w pamięci, zapiszmy całe wyrażenie. W liczniku będzie 5 oraz a do 7. 5 razy a do potęgi 7. W mianowniku będzie b. Mnożymy to przez 1 dzielone przez b. To jest to samo, co b do potęgi minus pierwszej. Gotowe.